Jedną trzecią całego życia. Tyle zwykle przesypia człowiek. Jak ogromne znaczenie ma jakość snu, doskonale wie Monika. Na co dzień aktorka, lektorka, ciągle w rozjazdach, hotelach, zabieganiu, stresie. Sen to jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie. Podczas snu organizm się regeneruje, mózg porządkuje informacje, tworzą się wspomnienia, goją się rany. Bez dobrego snu trudno wyobrazić sobie zdrowie. Czy istnieje sposób na to, by bez leków i chemii poprawić jakość naszego snu? Sprawdźmy. Jak to zrobimy? Pojedziemy do fabryki, gdzie produkuje się kołdry. Ale nie takie zwykłe, o czym wkrótce przekona się nasza reporterka. A przy okazji zobaczymy, jak właściwie powstają te przedmioty, bez których trudno dziś wyobrazić sobie dobry sen. Gdzie jesteśmy i co to jest? Jesteśmy w części magazynowej, są to komponenty służące do produkcji kołder. Z czego powstaje pozytywnie oddziałująca na nasze zdrowie kołdra? Głównie z bawełny i nadającej kołdrze miękkość hipoalergicznej ociepliny. Jesteśmy przy maszynie służącej do łączenia ze sobą kilku warstw materiałów za pomocą metody pikowania. Z rolki zszytych ze sobą materiałów pracownicy wycinają kawałki odpowiadające wymiarami kołdrze. Na kolejnym stanowisku obszywa się 3 z 4 brzegów. Tutaj mamy już niemal gotową kołdrę, ale przejdziemy dalej, pokażę Ci, do czego dążymy tak naprawdę. Okej, myślałam, że to już jest gotowe. No, prawie. Spróbuj podnieść i spróbuj podnieść tą kołdrę. Ale że co? Co tu się wydarzyło? To jest właśnie ten efekt obciążeniowy, który jest charakterystyczny do kołder grawitacyjnych, do kołder sensorycznych. Efekt obciążeniowy? Tak. Już to sprawdzamy. Odpowiednio dobrane obciążenie powoduje w organizmie wytworzenie się dużej ilości serotoniny, czyli hormonu szczęścia, oraz melatoniny, czyli hormonu snu. Pacjenci czują się przez to zrelaksowani i odprężeni. Wróćmy do szwalni. Nie mogę Ci niestety pokazać procesu wypełniania kołdry, bo to jest, stanowi tajemnicę firmy, natomiast mogę Ci pokazać, co stanowi wypełnienie takiej kołdry. Tu jest szkło? Tak. Tu są mikrokurki szklane. One nie mają ostrych krawędzi, ostrych kształtów. Proces szycia jest tak zabezpieczony, że oprócz tej lamówki, którą widzisz, jest na zewnątrz, jest jeszcze wszyty w środku, przyszyty szwem łańcuszkowym, overlockowym, pięcioniciowym, co zapobiega wydostawaniu się mikrokulek szklanych poza obręb kołdry. Tymczasem obszyta kołdra trafia na kontrolę jakości, a następnie do pakowania. Zanim to jednak nastąpi, kołdrę ubiera się w osobno szytą poszewkę. Te zaś powstają w zasadzie w dowolnym kolorze i wzorze, który jest drukowany, jak na zwykłej drukarce atramentowej, tylko takiej trochę większej. Ostatni etap. Z tego magazynu kołdry pojadą do odbiorców na całym świecie. Kołdra gotowa, czas na testy. W sprawdzeniu, jak to działa, pomoże nam ekspert medycyny snu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Snu. Dzień dobry. Czy można zrobić tutaj badanie snu? Proszę, proszę, zapraszam. Przekonajmy się, co zmieniły 2 tygodnie, w ciągu których Monika przyzwyczajała się do działania kołdry obciążeniowej. W jaki sposób bada się sen? Badanie polisonograficzne to zestaw elektrod, które przypinamy do głowy, do twarzy, na klatkę piersiową, do mięśni brzucha, jak również poprzez pas, który mierzy napięcie na klatce piersiowej. Przypinamy również pulsoksymetr do palca i zbierając te wszystkie elektrody i odprowadzenia, jesteśmy w stanie dokładnie monitorować sen. Nawet 70 czujników będzie zbierać dane o śnie Moniki, która razem z kołdrą obciążeniową zostaje na noc w klinice. Czego się spodziewamy? Że terapia spowodowała podwyższenie hormonów szczęścia i snu, a zmniejszyła ilość hormonu stresu, tym samym poprawiając jakość snu. Jak się spało?
to wyniki pani snu. Jest to jak najbardziej zdrowy sen z zachowanymi pełnymi cyklami, zarówno faz snu płytkiego, głębokiego, jak i fazą snu REM. Tak więc kołdra obciążeniowa rzeczywiście działa. W swojej praktyce zauważyłem, że szczególnie dobrze na taką terapię reagują pacjenci, którzy skarżą się na przewlekły stres, ci, którzy mają problemy z zasypianiem lub niedoborem snu. Ja już wiem, że kołdra obciążeniowa poprawiła jakość mojego snu. Dzięki niej czuję się bardziej wypoczęta. Wracam do domu położyć się pod moją kołdrę. Nie oddam jej nikomu.